Baza szkoleniowo-wypoczynkowa Lubogoszcz stała się areną zmagań dla najmłodszych turystów podczas ostatniego spotkania w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Kiedy turyści smakowali serwowany żurek, ci troszkę mniejsi uczestnicy spotkania brali udział w grach i zabawach, które specjalnie dla nich zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Lubogoszcz. Będziemy rzucać oponą. Próbowałaś już kiedyś czegoś takiego? Nie. Był rzut obręczą do celu i chyba najbardziej emocjonująca konkurencja skakanie w worku. Wyniki nie były może rewelacyjne, ale już jakieś normy się mieściły. No są to oczywiście konkurencje zabawowe, no i tak mają być traktowane. Wykorzystując obecność księdza biskupa Tadeusza Pieronka, przedstawiciele stowarzyszenia wręczyli byłemu sekretarzowi generalnemu Episkopatu Polski album Gorców i książkę o początkach kariery Justyny Kowalczyk. Jak do tej pory baza znakomicie wpisuje się i w to środowisko, i w potrzeby społeczności lokalnej i spełnia też swoją funkcję jako obiekt, na który chętnie przyjeżdżają dzieci z Krakowa, innych miast, z całej Polski. Atrakcyjne nagrody dla najmłodszych uczestników wszystkich konkurencji ufundował Janusz Potaczek, wójt gminy Niedźwiedź, Marek Skolarus, właściciel firmy Marka, a także prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Limanowej, Henryk Kapera. Józef Budacz, TV 28.